Dzień dobry. Mówi się, że drugi sezon dla Beniaminka zawsze musi być trudniejszy. I o ile Warta Poznań dobitnie się w obecnych rozrywkach o tym przekonuje, tak tego samego nie można powiedzieć na temat Stali Mielec. Stali Mielec, które notuje fantastyczny progres i dzisiaj na ten temat chciałbym troszeczkę pomówić. Jeśli ktoś zechciałby wysłuchać moich luźnych rozważań, to zapraszam. Stal Mielec notuje fantastyczny progres, a architektem tego progresu jest nie kto inny, jak jej obecny szkoleniowiec Adam Majewski. Ja nie ukrywam, że nie do końca wiedziałem, co to jest za trener, kiedy ten obejmował drużynę Stali na początku sezonu. Tak naprawdę on od początku przekonywał, że chciałby, aby jego drużyna grała miły dla oka futbol, aby kreowała sytuację, żeby to wyglądało naprawdę jakoś tak miło dla oka. Od początku sezonu ciężko było, jeśli chodzi o Stal Mielec, powiedzieć, aby ta grała miłą dla oka piłkę. Pamiętamy takie mecze chociażby jak z Termaliką, gdzie tych sytuacji być może nie brakowało, ale no Stal trudno powiedzieć, że grała zbyt miłą dla oka piłkę. Podobnie było chociażby w meczu z Górnikiem Zabrze. Mecz z Górnikiem Zabrze moim zdaniem był taki tutaj troszeczkę przełomowy, bo po tym meczu Adam Majewski powiedział, iż jego podopieczni zagrali bardzo słabo w ofensywie. Przede wszystkim zabrakło im odwagi. I o ile jeśli chodzi o grę defensywną, tak można powiedzieć, że zagrała Stal całkiem przyzwoicie przez większą część zawodów, tak. Jeśli chodzi o grę z przodu, tej odwagi im zabrakło, był strasznie zdenerwowany Adam Majewski. Wszyscy Stal skreślali po tym meczu, ja też niestety przyznaję się bez bicia, natomiast jeśli mam być szczery, po tym meczu coś zaczęło grać na dobre. Potem mieliśmy mecz z Wisłą Kraków, potem mieliśmy chociaż jeszcze, potem mieliśmy zwycięstwo z Górnikiem Łęczna, natomiast przedzielone to było jak gdyby porażką z Pogonią Szczecin, ale w tym meczu z Pogonią Szczecin tej odwagi Stali Mielec również nie brakowało. Pamiętam, że schodzili do przerwy piłkarze Stali z jednobramkowym prowadzeniem, że potem stracili cztery bramki. No to cóż, tak to się zdarza. To była Pogoń Szczecin. Dwie porażki ostatnie to właśnie mecze z Pogonią Szczecin oraz z Rakowem Częstochowa. Absolutna czołówka, nie ma się co dziwić, natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że Adam Majewski ma pomysł na tę drużynę. Od początku sezonu przekonywał, że jego podopieczni potrzebują czasu, jego podopieczni muszą się zgrać i jak sam przekonywał, chciałby, aby jego drużyna kreowała sytuację przez budowanie akcji podaniami, ale wszystko to w ramach potencjału ludzkiego, jakim dysponują. To cytat z przeglądu sportowego. W tym samym wywiadzie powiedział, że potrzebują wzmocnień. Adam Majewski w trakcie sezonu tych wzmocnień dostał. Chociażby, jak już wszyscy pewnie wiedzą, w trakcie sezonu przyszedł Koki Hinokio, Dawid Kort, Konrad Wrzesiński, a także Fabian Piasecki. Ten ostatni notuje najlepsze liczby, jakby nie patrzeć. Zresztą błysnął chociażby w tym ostatnim meczu z Legią Warszawa, ale od początku, jak tylko przyszedł ze Śląska Wrocław, zdobył gola przeciwko Górnikowi Łęczna. Także ten transfer był całkiem przyzwoity i Adam Majewski też sprowadził młodzieżowca Adriana Czutowskiego, którego znał z Wisły Płock. Jakby nie patrzeć, dzięki tym nazwiskom poniekąd też, chociaż tak naprawdę najlepsze liczby notuje Fabian Piasecki, to trzeba przyznać, że ci piłkarze nie odgrywają jakichś takich ogonów poza Adrianem Czutowskim. Nie grają ogonów, tylko grają, jakby nie patrzeć, może nie tyle pierwsze skrzypce, ale są ważnymi postaciami drużyny. Adam Majewski przekonywał, że te transfery będą potrzebne i jakby nie patrzeć, miał ku temu powody, bo po tych transferach, jakby nie patrzeć, Stal zaczęła grać troszeczkę lepiej, zaczęła przede wszystkim punktować. Adam Majewski być może to jest trener, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi drużynami jego ekipa może sobie pozwolić na nieco bardziej otwarty futbol, a z jakimi zagrać nieco bardziej pragmatycznie. Chociażby najlepszym dowodem na to niech będzie fakt, że z Zagłębiem Lubin Stal mogła pójść na taką otwartą wojnę, 4-2 zwycięstwo. Z Krakowią prowadzili 3-1 i zremisowali 3-3. I tutaj o wspomnianej konferencji można powiedzieć, że na tej konferencji Adam Majewski powiedział, iż no to są bardziej stracone 2 punkty aniżeli zyskany 1 i wszyscy będą mówić tutaj o charakterze Krakowi, bo ta odrobiła dwubramkową stratę i zachwycać się tym charakterem Krakowi, ale prawda jest taka, że tutaj jego piłkarze troszeczkę się nie popisali. Jeśli chodzi o grę Stali Mielec, tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że od początku sezonu, o ile na przykład Termalika czy Górnik Łęczna, drużyny, które jak wiemy będą się bić o utrzymanie, tak samo Stal Mielec mimo wszystko, mimo tej dobrej
Passy tak na razie, jakby nie patrzeć, po 14 meczach 7 miejsce w tabeli jest bardzo dobre. Też pewnie cały czas będzie zamieszany w walkę o utrzymanie albo o ten bezpieczny byt, ale jakby nie patrzeć, te drużyny, które sobie troszeczkę gorzej radzą, kombinowały z ustawieniem. A jeśli chodzi o Stal Mielec, ta jak gdyby piłuje, że tak powiem, cały czas konsekwentnie stawiając na trójkę z tyłu, i to zgranie jest bardzo ważne, bo o tym mówił przed tym sezonem Adam Majewski, że drużyna grała podobnym systemem w zeszłym sezonie, chociaż jak pamiętamy, tutaj jest taka jedna zasadnicza różnica. Stal w tym sezonie buduje akcję od tyłu, natomiast jeśli chodzi o to, co działo się w poprzednich rozgrywkach, jak pamiętamy, Leszek Ojrzeński sprowadził sobie, zażyczył sobie, aby sprowadzić Aleksandara Kolewa i często te piłki były górne, były bite na wysokiego, rosłego napastnika. Ten zgrywał tak zwane drugie piłki i tak to wyglądało. Stal chce grać piłką, Stal buduje akcję od tyłu i robi to konsekwentnie od samego początku. Tutaj macie dowody, nie mogę pokazać oczywiście tego, jak to wygląda, bo nie mam praw, aby to pokazać, ale mogę pokazać screeny. Od samego początku z uporem maniaka Stal budowała akcję od tyłu, chociaż na początku to nie wyglądało tak jak trzeba, ale o tym, że to było trenowane, o tym, że to już coraz lepiej z meczu na mecz wyglądało, przekonaliśmy się chociażby we wczorajszym meczu z Legią Warszawa czy z Lechem Poznań, z drużynami, które mają operować piłką i z drużynami, które na pewno powinno być trudniej, jak gdyby grać tą piłką, ale Stal konsekwentnie budowała akcję od tyłu i to trzeba powiedzieć jasno, to jest wytrenowany element. I Stal jest, tak jak już wcześniej wspomniałem, drużyną bardzo konkretną, niezbyt długo utrzymuje się przy piłce, ma jej średnia posiadanie piłki to 44%. To jest wynik mniej więcej gdzieś tak w środku stawki plasujący drużynę Stali i Stal oddaje bardzo mało strzałów, 7 na mecz. To jest wynik przedostatni. Gorzej pod tym względem jest jedynie gorzej pod tym względem prezentuje się jedynie Górnik Łęczna. I co ciekawe, 8% celnych strzałów to jest bardzo dobry wynik. Zamienianych jest na gole. To jest bardzo duża skuteczność. I generalnie o tym się przekonaliśmy nawet we wczorajszym meczu. Jak dobrze pamiętam, tak naprawdę 3 strzały celne zamienione zostały na gole. I to są może nie jakieś najlepsze statystyki, jeśli chodzi o to posiadanie piłki czy o oddane strzały. Ale tak jak powiedziałem, drużyna Stali jest drużyną konkretną. Co najciekawsze, notuje najwięcej przechwytów, około 16 na mecz. I tutaj bryluje jeden piłkarz, Marcin Flis. On notuje około 4-5 przechwytów na mecz. We wczorajszym meczu z Legią również zagrał całkiem sympatyczne zawody, między innymi właśnie notując sporo przechwytów. I to a propos ofensywy, akurat jak już mieliśmy się okazję wczoraj przekonać, Stal potrafi zagrać miłą dla oka piłkę, wie kiedy przetrwać ataki, napory przeciwnika. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że najzwyczajniej w świecie ostatnio gra całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o defensywę. Jest takie powiedzenie, organizacyjnie Stal Mielec, ale teraz jakby nie patrzeć pod wodzą Adama Majewskiego, ta organizacja, zwłaszcza gry w defensywie, może ulec zmianie i powiedzenie organizacyjnie Stal Mielec, jakby nie patrzeć, może nabrać pozytywnego wydźwięku, a to dlatego, że Stal w defensywie prezentuje się naprawdę całkiem przyzwoicie. W ostatnich 3 meczach z Wartą Poznań, z Lechem Poznań oraz z Legią Warszawa straciła tylko jednego gola i to jest wynik bardzo dobry. Zresztą przeciwko Legii straciła tego gola ze stałego fragmentu gry, a o tym, że defensywa Stali jest naprawdę całkiem dobrze ustawiona, pokazuję, tutaj mam na to dowody, bardzo dobrze ustawiona linia obrony, piątka z tyłu, jak wiemy oczywiście Stal gra w ustawieniu 1-3-4-3, ale broni piątką. Macie tutaj idealnie ustawienie z zawodników Stali pokazane. No i jakby nie patrzeć, to nie bierze się z niczego. To jest wszystko wytrenowane z meczu na mecz. Wyglądało to coraz lepiej. Ta organizacja gry w defensywie jest jaka jest. Ona jest bardzo, bardzo dobra. Zresztą, no, tak jak wspomniałem, Legia zdobyła gola tylko po stałym fragmencie gry. I mimo tego, że utrzymywała się dłużej przy piłce, mimo tego, że kreowała sytuację, to mimo wszystko
jak gdyby nie potrafiła, może nie tyle kreowała sytuację, co budowała akcję, ale do 16 metra, bo później już przedrzeć się przez te zasieki obrony Stali nie potrafiła. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ jak wiemy, Stal, mimo tego, że na początku sezonu próbowała grać miłą dla oka piłkę, zdarzały jej się błędy w defensywie. Tutaj też a propos Rafała Strączka, trzeba powiedzieć sobie jasno, że to jest bramkarz, który wygryzł ze składu Michała Gliwę i ta zmiana w bramce Stali podziałała. Ta zmiana była bardzo dobra. Adam Majewski przekonywał jeszcze w tych wywiadach, o których wspomniałem, iż drużyna potrzebuje lidera. W ostatnim wywiadzie dla Weszło o tym samym właśnie mówił, że jego drużyna jeszcze potrzebuje takiego jednego lidera, być może piłkarza kreatywnego, ale a propos tych liderów, jakby nie patrzeć, w obecnych rozgrywkach oni się rodzą. Mamy chociażby wspomnianego Flisa, Strączek, który już nie jest młodzieżowcem, który jest na pewno znaczącą postacią, jeśli chodzi o ekipę Stali. Bardzo dobre liczby notuje Mateusz Mak, który tak naprawdę, jakby nie patrzeć, gra sezon życia. Świetnie wygląda Grzegorz Tomasiewicz. Christian Gettinger, który tak naprawdę może zdobył 3 gole samobójcze, co jest jak gdyby wynikiem no, takim, że troszeczkę naśmiewają się z niego kibice, ale trzeba przyznać, że ma świetnie ułożoną lewą nogę. Notuje sporo asyst. We wczorajszym meczu również miał okazję takową zanotować. I po stałych fragmentach gry bitych przez Christiana Gettingera robią się kłopoty rywali. Natomiast jeśli Adam Majewski stwierdził, że ta drużyna lidera jeszcze jakiegoś takiego potrzebuje, to być może ma rację, nawet nie być może, tylko on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda jego drużyna, a to, co on opowiada na konferencjach prasowych, wydaje mi się, że jest jak najbardziej słuszne. To nie są słowa rzucone na wiatr. Potwierdził to między innymi tym, że o tym, co już wspomniałem, że chciał, aby jego drużyna grała tę miłą dla oka piłkę, aby nie kojarzyła się z futbolem bezpośrednim, jak to on powiedział, bo tak właśnie jest. Kolejną sprawą, która również może mieć wpływ na to, gdzie Stal obecnie jest, czyli w środku stawki, jest fakt, że to jest najbardziej polska drużyna. Stal Mielec przed 14 kolejką, jak wyliczył Ekstrastat, w barwach Stali Mielec obcokrajowcy rozegrali 1800 minut. To jest 14% czasu gry całej ekipy. To jest najniższy wynik w lidze, no i to się ceni, jakby nie patrzeć. Na koniec chciałbym wspomnieć o czym ja nie chciałem opowiadać, bo mnie interesują tylko sprawy sportowe, te sprawy około sportowe. Natomiast no, trzeba wspomnieć o tym, że Stal Mielec ma problemy finansowe, to nie jest tajemnica. Coś tam się zaczęło już trochę klarować na lepsze, ale cały czas ta sytuacja nie jest zbyt dobra i paradoksalnie te problemy finansowe mogą jak gdyby wpłynąć pozytywnie na wyniki sportowe drużyny, ponieważ piłkarze będą chcieli udowodnić, że mimo przeciwności losu potrafią wziąć się w garść, potrafią pokazać, że są walczakami przez duże W. I jakby nie patrzeć, te problemy finansowe, mimo wszystko, że to jest zła rzecz, one mogą paradoksalnie wpłynąć pozytywnie na wyniki sportowe. Tak może się stać. Nie musi, ale ja mam w głowie jeszcze chociażby to, co się działo do niedawna w ekipie GKS-u Bełchatów w tym pierwszym sezonie po powrocie do pierwszej ligi, kiedy to odszedł trener Artur Derbin, potem utrzymał ekipę ówczesny, były już szkoleniowiec GKS-u Bełchatów Marcin Węglewski. Wtedy sytuacja GKS-u była naprawdę tragiczna i tak naprawdę nic nie wskazywało na to, aby ekipa miała się utrzymać. Piłkarze nie mieli płacone od wielu, wielu miesięcy. Mimo wszystko zdołali się utrzymać. To była rzecz bardzo, bardzo duża. Myślę, że jeśli chodzi o Stal Mielec, tutaj może mogą piłkarze również wziąć przykład z GKS-u. Chociaż czy ta sytuacja się poprawi? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wyniki sportowe będą iść w parze przede wszystkim ze spokojną sytuacją finansową. Po meczu z Lechem Poznań Adam Majewski mówił, że teraz czekają Stal takie mecze, takie starcia wagi ciężkiej i o ile ten egzamin, jakby nie patrzeć, z Lechem został przez Stal zdany dość dobrze, na ocenę powiedzmy bardzo dobrą, tak z Legią ten egzamin już został zaliczony niemalże na ocenę celującą. Teraz czeka
Stal przerwa reprezentacyjna, te 2 tygodnie przerwy, myślę, podopieczni Adama Majewskiego wykorzystają całkiem przyzwoicie. Mam też taką nadzieję, że jednak nie spuszczą z tonu, bo Ekstraklasa potrzebuje takich ekip jak Stal Mielec, potrzebuje tego, abyśmy mieli drużyny grające w piłkę, chociażby Termalika zaczęła teraz punktować i to widać, że to ten efekt z początku sezonu, jak gdyby może troszeczkę zaryglowanie też defensywy i przede wszystkim miła dla oka piłka się broni i generalnie trzeba też wspomnieć, że teraz Stal czekają mecze końcowe, jakby nie patrzeć już w tym roku, ze Śląskiem Wrocław oraz z Lechią Gdańsk, potem Wisła Płock i ponownie Termalika. Dosyć trudne mecze, ponownie Stal nie będzie raczej tutaj w gronie faworytów, natomiast że Stal potrafi, jak gdyby już mówiłem o tym, Stal wie, z kim może pójść na wymianę, a z kim musi się troszeczkę bronić, ale że nawet potrafi bardzo dobrze kontratakować, o tym się przekonaliśmy właśnie w meczu z Legią. To tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia.